Siemano widzowie, w tym odcinku przedstawię wam top 5 teksturpaków, które zboostują wasze FPS-y w Minecrafcie, ale oprócz tego też są bardzo ładnymi teksturpakami. Wszystkie macie oczywiście w opisie. Zachęcam jeszcze do subskrybowania kanału oraz do zostawienia łapeczki w górę. Ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania tego odcinka. Okej, a więc jesteśmy już na arenie na teksturpaku, który ma numer 5 w naszej tabeli. Jezu! Mało skłaczył tak szybko. Jest to dość taki trochę nietypowy teksturpak. Mało casualowy, ale właśnie mi to się tutaj podoba. Dobra, chłop do mnie leci. Jest jeszcze bubela. Matko. O. Oczywiście pamiętajcie, że to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Wy możecie sobie tą topkę inaczej ułożyć, ale ja właśnie ją pokazuję według mojego uznania. Ło! Jest lipa, jest lipa. Dobra, jest git. O nie! Jest bardzo źle, jest bardzo źle. Nie! Wełna w tym teksturpaku też mi się bardzo podoba, bo jest naprawdę nietypowa i niespotykana. Oczywiście teksturpak też ma inne nieba i sobie możemy w tym momencie zmienić, to jest noc. Tutaj mamy zachód słońca, coś takiego. Bardzo ładne też jest to niebo. Dobra, nie ma beda chłop. O! Dobra, lecisz gość. O, no ja jednak lecę. No i zdążył, no i zdążył. Ole, strefka, dobra. Nie! Aha, no i co, ja sobie przegrałem teraz na przykład? Super. Jeżeli jeszcze chodzi o niebo w dzień, to ono jest defaultowe w sumie. Okej, ja już załadowałem kolejnego teksturpaka, jest to teksturpak Acidic. Nie wiem, jak się czyta, mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. Jest on bardzo fajny, ponieważ ma dużo rzeczy pasujących do siebie i dużo rzeczy ma pozmienianych po prostu w tym teksturpaku, na przykład Firebole, wełna, shearsy, łuki bardzo ładne są. No i wszystko tutaj, no po prostu bardzo fajnie pasuje do siebie. Tutaj są bardzo ładne też partiklesy, nie wiem czy mogliście to teraz zauważyć, a jak nie to zobaczycie właśnie w tym momencie. Partiklesy są bardzo ładne i bardzo mi się podobają. Jak teraz mogliście usłyszeć też dźwięk wybuchania TNT i fireballów, są trochę zmienione, no, ale te partiklesy bardzo mi siedzą. Aha, on nie ma beda. U nie! U nie! Aha. Jeszcze na szybko bym zobaczył właśnie nieba, jakie tutaj ma ten teksturpak. W dzień jest bardzo defaultowe, a zarazem bardzo ładne. Tutaj tak jak widzicie ma parę chyba styli, tutaj ma taki różowy, tu ma taki trochę pomarańczowy i nocny wygląda w ten sposób. Jezu! Nie, no on ma jakiegoś... Nie wiem! Makro ma 100%. Co ty robisz? Co ty sobie reprezentujesz? Jesteśmy już na kolejnej arence i jesteśmy na teksturpaku Bombis. Co jest? Ale że widz na arenie, taką. Jest to teksturpak, który ma różne rekolory, także to jest zdecydowanie na plus. Bardzo ładnie się one prezentują. Ja sobie teraz gram na rekolorze. Ja sobie teraz gram na rekolorze takim trochę zielonym, miętowym, coś takiego. No nie. No i dupa. Z tego co wiem, to nieba też są dostosowane pod jakby te kolory. Więc na przykład tutaj właśnie w nocy mam takie zielonkawe. Tu jest bardzo ładne niebo, jeżeli chodzi o jakby środek dnia. Właśnie ten taki zachód słońca i tak dalej. To mi się bardzo podoba. Tu jest jeszcze jedna opcja. Taki zielono-różowy, też bardzo ładny. Jezu, co ja robię w ogóle? Nie. Jedyne co mi trochę przeszkadza, to ten napis w wojdzie. Ale to w sumie taki mały szczegół jest. O nie! Jezu, Jezu! Zapraszam, proszę mi się łóżko, proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Ja jestem tutaj, proszę bardzo. Nie! Jo, dobra. Dobra, dobra. Super, super watera walnąłem. Świetnego, pięknego, super, fajnie. Fajnie, super. Okej, a więc jesteśmy już na drugim teksturpaku, czyli na teksturpaku o nazwie Dino. I ten teksturpak, mimo że jest na drugim miejscu, to podoba mi się tak samo jak teksturpak, który jest na miejscu pierwszym. Jezu, leci już do mnie chłop. Dwóch do mnie leci. Pewnie. Dobra, ten spadł, tamten się bridżuje. Dobra, rozwalaj, rozwalaj. Albo może nie? Dobra, rozwalaj jednak. Wełna też jest bardzo fajna, jedna z moich ulubionych chyba wełn. Taka dość zwykła z obramówką, bardzo fajnie, bardzo... Dobra, przyszedłem zniszczyć panu łóżko. Do widzenia. Co ty robi zielony? Halo? Co się dzieje tu w ogóle? Co się stało? Dobra, Wojan. Zobaczymy sobie jeszcze inne nieba. Z tego co pamiętam, to tutaj są tylko dwa, ale i tak są git. O! Zostaw mnie! Jezu, gość, ja tu se zmieniam pogodę. Znaczy ten, niebo. Co to było? Super, co to było? Super raz. A cóż, zabiłem kilka razy. Gina. Okej, więc następnym teksturpakiem jest teksturpak plazma, który również ma rekolory. Bardzo ładne są tutaj firebole, te wszystkie te itemki. No, po prostu mi się bardzo też podoba. Duża część bloków nie jest tutaj jednak pozmieniana, więc to jest jedyny minus. Hu, wiadro. Hop, ten. Nie bij. Ja chciałem ci będę najpierw zniszczyć. Help. Aha, hop, sam sobie zginął. O co chodzi? Zapraszam. Jezu. W piątka. Halo? Co się dzieje? Widzenia? No jednak chyba nie. O nie, TNT. O nie. Gdzie on jest?
Aha, też względem tych kolorów są diamenty właśnie na taki kolor. Boże, tematycznie są tutaj przekolorowane diamenty, więc na przykład diamenty mi teraz pasują do całej tematyki teksturpaka. Tutaj mamy noc, która jest podobna do jednej z poprzedniego teksturpaka. Tutaj mamy dzień, najzwyklejsze niebo. No i gdzieś pomiędzy też jest taki trochę różowy, taki zachód słońca, coś takiego. Dobry wieczór, dobry dzień. Twoja ma... Ta! Się zestresowałem aż. Mógłby pan jakby ogarnąć się? Klacz. Zapraszam. Jak pan się bawi tutaj u mnie? Jezu, już myślałem, że mi się nie uda. Co? Nie no, Fortnite. Fajnie. Sorry, my friend.